Witam serdecznie, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel i razem z Miłosławą Krogulską przedstawimy Państwu horoskop tygodniowy od 31 grudnia do 6 stycznia 2013 roku. Miłka, co się dzisiaj będzie działo i w ogóle w tym tygodniu? To dzisiaj pełne szaleństwo, dlatego że przed nami szalony Sylwester, który będzie bardzo udany, ponieważ Księżyc znajduje się dzisiaj w znaku Lwa, a to sprzyja szampańskiej zabawie, więc myślę, że wszyscy będziemy się dobrze bawić, obojętnie czy będziemy spędzali tego Sylwestra na domowych imprezach, czy gdzieś tam w jakichś gwarnych i publicznych miejscach. Mam nadzieję, że będzie wesoło i że różne artystyczne przedstawienia albo maskarady będą bardzo udane, bo podczas gdy Księżyc przybywa w znaku Lwa, ludzie po prostu lubią się bawić, więc to nam gwarantuje udaną, a nie wymuszoną zabawę. Po Sylwestrze trzeba się będzie zabrać do pracy. Nie przyjdzie nam to łatwo, ale na szczęście pomoże nam w tym planeta Merkury, która od dzisiejszego dnia już wkracza do znaku Koziorożca, skąd zaczyna sprzyjać bardzo poważnym zawodowym i naukowym planom. Dlatego już po nowym roku warto będzie skupić się i ułożyć noworoczne plany, ponieważ Merkury w znaku Koziorożca bardzo sprzyja różnym racjonalnym decyzjom, oszczędnościom albo zastanawianiu się, w co w 2013 roku zainwestować. Dlatego radziłabym na początku tygodnia się bawić, a pod koniec tygodnia powrócić do obowiązków. To nie będzie tak, że będziemy pełni sił i że radośnie wrócimy do pracy albo do szkoły. To nie, nie, nie. Merkury w znaku Koziorożca raczej mówi nam o tym, że trzeba się będzie z różnymi obowiązkami uporać, ale właśnie ci, którzy będą rzeczowi i punktualni, pod koniec tego tygodnia będą mieli szansę sporo dobrego zrobić. No i koniec tygodnia również znowu sprzyjać będzie towarzyskim atrakcjom, dlatego że w sobotę Księżyc będzie w znaku Wagi, co sprzyja bardzo spotkaniom ze znajomymi, udanym imprezom, a potem w niedzielę uda nam się odpocząć. Księżyc w znaku Koziorożca bardzo będzie sprzyjać bardzo będzie sprzyjać prywatnym sprawom i prywatnym planom, ale większe imprezy, Sylwester, a potem w następną sobotę. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą w tym tygodniu bardzo rozbiegane, towarzyskie i przede wszystkim to właśnie Wy najhuczniej, najgłośniej będziecie bawić się na sylwestrowych balach i przyjęciach. Barany dzisiaj i w tym tygodniu chętnie podejmą się jakiegoś ważnego zadania, chętnie posterują i zarządzą znajomymi, chętnie zorganizują innym zabawę, a jeżeli chodzi o dni zawodowe, czyli od środy, w środa, czwartek i piątek, to barany właśnie będą wyczekiwać i mogą oczekiwać ważnej wiadomości, którą Merkury w Koziorożcu Wam przyniesie i ważnych rozmów, ważnych ustaleń, więc w tym tygodniu bądźcie czujne, bo warto się spotykać z ludźmi. Strzelce i lwy będą w tym tygodniu bardzo rozrywkowe, towarzyskie, szczególnie lwy. Księżyc przebywa w Waszym znaku Zodiaku do środy, czyli będziecie bardzo powoli, bardzo rozrywkowo wchodzić w ten nowy rok, ale już od czwartku dobre wiadomości i przede wszystkim jakaś konkretna praca do wykonania mogą oderwać Was od tego błogostanu i sprawić, że już od razu będziecie wprowadzać swoje noworoczne postanowienia w czyn. Strzelce natomiast w tym tygodniu zupełnie stracą głowę dla drugiej połowy albo dla jakiejś nowej miłości. Świetnie będą się bawić i w tym tygodniu strzelce nie będą się przejmować żadnymi obowiązkami. Znaki ziemskie, czyli byki, panny i koziorożce, poczują, że ten 2013 rok będzie dla nich trochę lepszy niż 2012 i intuicja wcale Was, moi drodzy, nie zawiedzie, dlatego że planeta Merkury ustawi się w bardzo dobrej konfiguracji w tym tygodniu do Waszego znaku Zodiaku, a to bykom pozwoli zawrzeć całą masę nowych znajomości, odnowić różne ważne dla nich kontakty i wpaść na doskonałe pomysły, które przyniosą bykom pieniądze, więc Wy najpierw się w Sylwestra bawcie, drogie byki, a potem bądźcie czujne, dlatego że jakaś okazja wreszcie zastuka do Waszych drzwi. Także panny i koziorożce będą w bardzo dobrych nastrojach. Pannom udadzą się szczególnie te plany, które związane są z wyjazdami. Jeżeli jesteście gdzieś na nartach albo gdzieś w jakichś ciepłych, dalekich krajach, to bawcie się i korzystajcie z wolnego czasu, bo Merkury bardzo temu sprzyja. A koziorożce będą bardzo pomysłowe, niezwykle spostrzegawcze, bardzo bystre, bardzo szybkie, bardzo ruchliwe. Merkury doskonale na Was wpłynie, dlatego ten tydzień sprzyjać będzie bardzo dobremu wejściu w nowy rok, układaniu nowych planów, zaczynaniu nowych spraw, wyjaśnianiu różnych nieporozumień i szczęście będzie Wam sprzyjać także w sprawach, które związane są z różnymi historiami urzędowymi. Dlatego koniec tygodnia przeznaczcie na jakieś ważne plany i bądźcie dobrej myśli, bo Merkury przynosi doskonałe pomysły właśnie koziorożcom.
Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą rozrwane, będą miały dylematy, gdzie pójść, z kim się spotkać, czyli wszystko to, co znaki powietrzne lubią. Bliźnięta będą w tym tygodniu, a szczególnie w Sylwestra, organizować sobie inne mnóstwo atrakcji, nie usiedzą na jednym miejscu, będą robiły kilka rzeczy naraz. To sprawi, że będziecie odpoczywać w ruchu w tym tygodniu i powinniście sobie zafundować jakiś jeden dzień poświęcony tylko waszemu hobby, czytaniu, bieganiu, chodzeniu na spacery, spotykaniu się z ludźmi. A dobrze powitacie nowy rok. Wodniki w tym tygodniu będą bardzo buńczuczne, bardzo nawet nieraz przez niektórych odbierane jako agresywne, ponieważ Mars przebywa od kilku dni w waszym znaku, co oznacza, że będziecie z chęcią dokonywać jakichś poważnych czynów, nawet fizycznych, będziecie chcieli góry przenosić, będzie energia was rozpierać, co bardzo sprzyja sylwestrowej zabawie i noworocznym poprawianiu dobrego nastroju. I w nowy rok wejdziecie z dobrymi postanowieniami poprawy kondycji, na poważne decyzje w tym roku jest dla was rok. I ogólnie będziecie bardzo przez innych chwaleni, że jesteście bardzo odpowiedzialni, co wodnikom się nieczęsto zdarza. Natomiast wagi będą bardzo dużo korzystać na sylwestrowych zabawach, dużo korzystać na różnych spotkaniach i towarzyskich imprezach. Nie rezygnujcie z żadnego zaproszenia, starajcie się być wszędzie, gdzie się tylko da, bo ten tydzień może wam przynieść nowe, ważne spotkania. I na koniec zostały nam znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, które w tym tygodniu będą bardziej skoncentrowane na duchowych sprawach, na odpoczywaniu, na zastanawianiu się nad różnymi magicznymi i mistycznymi tajemnicami. Wy będziecie troszeczkę bardziej spokojni. Rakom w tym tygodniu sprzyja szczęście w miłości. Różne towarzyskie i miłosne sprawy będą się bardzo dobrze układać. Skorpiony powinny zadbać o swoje zdrowie, dlatego że planeta Mars, która znajduje się w trudnym aspekcie do waszego znaku zodiaku, może sprawić, że będziecie w trochę gorszej kondycji, dlatego najpierw zadbajcie o swoje bezpieczeństwo i święty spokój, a dopiero potem spełniajcie to, co obiecaliście innym ludziom, a w Sylwestra nie dajcie sobie znajomym wejść na głowę. Skorpiony to również przez resztę tygodnia będą w jakiś sposób broniły swojego terytorium i będą troszeczkę bardziej niespokojne, dlatego lepiej ich nie drażnić, bo ktoś może dowiedzieć się, co skorpion naprawdę o nim myśli, a to nie zawsze bywa miłe i przyjemne. Pod koniec tygodnia, a zwłaszcza w niedzielę, kiedy księżyc wkroczy do waszego znaku zodiaku, wszystko się wyjaśni, poukłada i okaże się, że początek 2013 roku jest bardzo, bardzo udany. A rybom szczęście będzie sprzyjać, ryby będą spokojniejsze, pogrążą się w świecie swoich marzeń, swoich uczuć i szczęście będzie wam sprzyjało, będziecie mieli dobrą rękę do ludzi, ale słuchajcie swojej intuicji, dlatego że intuicja w tym tygodniu zaprowadzi was w niezwykłe miejsce albo doprowadzi do spotkania z właściwą osobą. Natomiast będziecie spokojniejsi, jeżeli chodzi o sprawy towarzyskie i różne huki, petardy i wrzaski sylwestrowe mogą w tym roku trochę wam przeszkadzać, co nie znaczy, że w Sylwestra będzie źle, bo ryby są tym znakiem zodiaku, który zawsze sobie ze wszystkim poradzi. I zapraszamy, życzymy wam wszystkim udanego Sylwestra, udanego nowego roku i zapraszamy na horoskopy roczne na www.czary.pl.